Siemanko, cześć, witajcie. Dzisiaj koszenie. No już tym drugim ciągnikiem. Bo tak to wszystko, no prawie wszystko tamtym. No bo, jak to się mówi, lubię tamten ciągnik i w ogóle lepiej mi się tamtym jeździ, bo bez kabiny jest fajniej. Ale no dzisiaj muszę tym. No i lepiej, bo na odmianę. Ze względu na to, że pokropiło trochę. I no obawiałem się o co, że będzie deszcz, no i po prostu zmoknę. A ostatnio jak kosiłem tamtym ciągnikiem, no to po prostu miałem problem, bo wtedy co nagrywałem tego vloga, po zakończeniu vloga zaczął padać deszcz. No i po prostu miałem jeszcze problem, bo tam dwie osoby, z tego co pamiętam, w komentarzach pisały, dobrze zauważyły, że po prostu miałem problemy z kołem. No i dobrze, bo tutaj od tej strony, tak od tej strony w tamtym ciągniku z tym właśnie przednim kołem, bo tam zakładaliśmy z tą nową oponą, nową felgę, no po prostu poluźniły się już nakrętki, się odkręciło i latało na wszystkie strony, no i taka dupa, bo musiałem co chwilę, nie miałem klucza i musiałem co chwilę ręcznie dokręcać i tak jakoś skończyć to kosić. A padał wtedy dość dobry deszcz, chyba z około pół godziny. Ja byłem oczywiście bez podkoszulka, w spodenkach i jak to tam nazwali, w cichobiegach lub w klapkach Mojżesza. No i dość dobrze zmokłem. No i później trochę z tym zdrowiem przypłaciłem, bo niezbyt dobrze się czułem. Wiadomo, wyrozbierane, kurde, i jeszcze dobrze deszczyk popadał. No nie deszczyk, deszcz. I to dość spory. No ale cóż, jestem człowiekiem, który się nie poddaje w pracy, tylko robi dalej. Bo już też tak miałem sytuację, że kosiłem tamtym też ciągnikiem, wyszła burza, grzmiało, w ogóle po prostu tak padało, że aż było, nic nie było widać. A ja kosiłem dalej, przemoczony byłem całkowicie i po prostu nie poddawałem się. Robiłem to, co miałem robić, dokończyłem robotę. Skończył się deszcz, a dość dużo miałem do koszenia i po prostu całą tą burzę, całe to wszystko kosiłem. Nawet nie obawiałem się, że piorun we mnie czaśnie, bo jakoś się tym nie przejmuję. Pracuję dalej. W końcu taki jest zawód rolnika. Robi się dalej i się nie przestaje. No i bynajmniej ja tak mam. No i tak. Żeby tutaj się nie rozbawiać dużo. Wcześniej tutaj na tym polu, za pierwszym pokosem, było dość mokro i po prostu nie wyzbieraliśmy, tam zostało takie kółko i zobaczymy, czy teraz nie jest też tak mokro. Chociaż tu się wydaje sucho, ale tam jak przyjechałem, to było trochę mokro, no i zobaczymy, czy nie będzie się działo takiego ciekawego, a chętnie mi się coś nagrało. Więc skakujemy i kosimy. No i już mój cicho biegł. Tutaj ostatnio, wtedy, zresztą co ja mówię, jak był ten pierwszy pokos stąd, to braliśmy i zgrawaliśmy to, oczywiście ja zgrawałem z grawiarką i tam, gdzie było mokro, no, narobiłem kolejny wyrw tym ciągnikiem, tamtym dokładnie, tym bez kabiny. Już mi się język pląta, nie wiem co mówić nawet. No cóż, i po prostu, tak jak mówiłem, że zgrabiarka sobie dobrze radzi, wszystko z tego, tam gdzie było to skoszone, żadnego błota, wszystko powyciągałem, podniosłem sobie linuletko na pompie, ulżyłem i dobrze mi to wszystko wzgrabywało się, choć ciągnik się topił, robił wyrwy i ja wszystko elegancko wyzgrabywałem na boki, nie było żadnych problemów, że błoto, wodę, a cokolwiek, wszystko elegancko, dlatego zgrabiarka bardzo dobrze się w takich tyranach sprawuje, bo ciągnik nie ma ciężko i w ogóle, bo tylko do góry podnieść, jest lepsze dociążenie i lecimy dalej. Co tam bocian, kurde, przyleciał. No co, już uciekasz? Nie znalazłeś żadnej żaby. No i dość bardzo dobrze się spisuje. Tu zresztą ten ostatni, ten vlog, który dopiero wrzucę, bo to jest dzisiaj nagrywałem ten vloga z tego zgrabywania. I teraz aktualnie nagrywam z koszenia, już po południu jest, bo wtedy to rano zgrabywałem. Oczywiście tego vloga na pewno wrzucę później. Jak to tak? Żeby nie było tak, że jeden za drugim, tylko później w jakimś tam odstępie czasowym.
I jeszcze tak chciałem powiedzieć, zauważyłem, że niektóre osoby po prostu zbierają donaty, czy jak to się nazywa? Czy po prostu chyba pieniądze, że się wysyła SMS-y. Dokładnie ja tam nie wiem, ale z tego co inno tak mi się o uszy przetegotało. Ja generalnie takich rzeczy nie będę robił, bo to dla mnie jest trochę dziwne. Nie będę udawał, że jestem biedny, żeby ktoś tam SMS-y wysłał na mnie. Czy coś takiego, oczywiście nie obrażając nikogo, kto tak robi. To ja po prostu jest takie moje zdanie. Ale bogatym też nie jestem. I aktualnie ja wolę, jak ktoś tam na przykład napisze, zostawi łapkę po sobie w górę, obejrzy vloga lub napisze jakiś mój komentarz, niż żebym ktoś wysyłał, nie wiem, pieniądze, kurde, które sobie mogę później wypłacić, czy cokolwiek z nim zrobić. Wiadomo, na YouTube też coś tam się zarobi. No nie dużo, ale zawsze coś. W sumie dla mnie to i tak nie wiadomo co, bo ja i tak wolę nagrywać. Po prostu lubię to. Lubię, jak po prostu osoby później piszą, że jestem, że ten kanał jest taki, że ta osoba fajnie wszystko. Takie kurde miłe po prostu słowa. To mnie po prostu cieszy. Także dziękuję, a oczywiście wam za to. I aktualnie chciałbym też podziękować dwóm osobom, ale już nazw nie pamiętam, co pisały, że dobrze zrobiły, że zasubskrybowały mój kanał i w ogóle, i że najczęściej mnie oglądają, coś tam takie z tego, co mi się obiło o oczy w komentarzach. Także naprawdę dziękuję, bo to jest naprawdę miłe, a nie jakieś tam wysyłanie, żeby ktoś mi wysłał pieniądze czy cokolwiek. Później go pozdrawiał za to, że wyślę. Naprawdę, dla mnie takie rzeczy to niezbyt ciekawe. No nic, dobra, kosimy, żeby nie przedłużać. Oczywiście jeszcze chciałem dodać, że... A zresztą już nie będę mówił, może powiem na kolejnym vlogu.
się czwórką, tak, na 10.